półtorej minuty na temat sierotka Marysia. Flash. Poszła. Dobra, będziemy zaczynać bansować tutaj dzisiaj. Będziemy bansować w temacie sierotka Marysia. Więc piękne panie na spontane. Pozdrawiany od Flesa, więc proszę tutaj jechać z tym tyłkiem. Ej, chwilkę, rusz mi tą pupę, bo inaczej w tym momencie się pogubię, wiesz. Chodziło o to, że sierotka Marysia poszła gdzieś do lasu. Czy może czerwony kapturek, ale nie wiedziałem tego zawczasu. Dlatego, że problem jest taki, że bajki czytała mi mama. Ale ja wtedy już próbowałem klecić swoje rymy na spontana. Wiecie, byłem w tym łóżku taką sierotką Marysią, bo ja chciałem klecić rymy, ona mówi, Fleszu, z ciszą, siedź tam, bo ja chcę ci czytać bajki. Sierotka Marysia, nie, to nie z mojej bajki. To sierotka Marysia nie paliła fajki do na 100%, ale ja jestem pewien, że jestem czysty jak oligocen, ej. To jest prawda, wy to doskonale pewnie wiecie. Sierotka Marysia poszła gdzieś tam, więc ją szukajcie. Przecież nie, nie pójdziecie, na pewno, nie możecie iść tam gdzieś dalej. Bo teraz Flesz jedzie tutaj na przypale, bo ten temat był chyba delikatnie przypałowy. Ale sierotka Marysia jest w każdym aspekcie mojej mowy. Więc powtórzę wam jeszcze dzisiaj ze Stesora, ze środka Marysia, ej, ale zapomnijcie raczej dzisiaj o disach, bo disy już się skończyły, teraz mamy tutaj właśnie te tematy, które się jarają jak bataty, a ja to bazuję na tym, więc teraz cisza? Nie, cisza to będzie jak wyjdzie środka Marysia, a teraz poproszę hałas, cała sala, pokażcie, że robicie hałas, ej, środka Marysia, nie wiem z jakiej bajki, ale jestem fajki. Fighting? 5? Dobra, 5? Środka Marysia siedzi gdzieś w swoich domkach. I przewija 7 w temacie Pan Kleks. Więc patrz jak pan Kleks, mam te okulary. Co się dzieje, jakieś bajki, kurwa, jakieś szary mary. Bez kokus pokus, robię to dla tego tłumu. Teraz ja was oczarowuję, tak jak wudu. Więc róbcie teraz ten hałas. To dla was jest ten freestyle, więc ręce w górę, sala. Wiesz, pan Kleks jeździł na statku kosmicznym. To jest taka akcja jak temat liryczny. Proste, rymy ostre. Witam teraz wiosnę pana Kleksa. Wiesz, on też siedział w tych wierszach. Mówię swoje teraz i człowieku w tych tekstach. Pan Kleks to jest podobno taka legenda. Podobno to jest dla dzieci przykład, a nie jakaś menda. Ja wiem to, bo ja też go czytałem i o panu Kleksie zawsze nawijałem. Mamie powtarzałem, że czytałem tą lekturę. Ona się ze mnie śmiała, że czytam jakąś bzdurę. No co ty, pan Kleks uczy nas o kosmosie. Teraz dlatego wam kosmiczne rymy noszę. Proste, zróbcie ten hałas, ja was proszę. I pan Kleks, teraz ja go tutaj zgłoszę. On miał Marysię kontra Kleks, więc teraz zróbmy z tego zajebisty tekst. Może to jest temat do niezłej piosenki. I panu Kleksowi mówię teraz wielkie dzięki, bo to on dla mnie na tej scenie jest natchnieniem. Sprawdź co robię, tworzę to pozytywne brzmienie. Jestem tu na scenie z mikrofonem w ręce. Jak pan Kleks rzucam na tych dzieci zaklęcie. Masz pojęcie? Robią mi tu zdjęcia. Pana Kleksa nie ma, ale jest tu 7, nie ma zdjęcia. Proste dalej jadę i się nie poddaję. Rzucam rymy tylko tutaj na wysoką skalę. I wiesz, jestem wieczny jak Kleks, tak jak Buddha. I 5 sekund to jest trzecia runda. I bez tematu odpowiada Flash. Nawika fleszowa, ej, nie zim składowa, nie. Dobra, ja zaczynam z nawiką fleszową. Dla was na tym bicie to będzie nowość. Ze swoją głową i ze swoją mową. Nigdy nie hardkorową, zawsze freestyle'ową. No prawie zawsze, chyba że piszę teksty. Ale wtedy tymi tekstami wprawiłbym go w kompleksy. Zrobiłbym Meksyk, on by może powiedział, że ma lepsze. No nie wiem, nie słyszałem tego typa. Ale w tym momencie znikam, bo to jest ta liryka i to jest właśnie ta praktyka. Tematyka, którą tu stosuję nieustannie, jest tematyką, którą robię nawet porannie. Porannie przed śniadaniem składam rymę na spontanie. Proszę o bujanie, proszę wszystkie piękne panie. Ej piękna, zrobimy z tej bitwy dancehall, więc dawaj, a we mnie jest potencjał. We mnie jest potencjał, więc tu gadam. We mnie jest potencjał, więc tu rymy składam. Więc tu rymy składam, hulam jak huragan, jak tornada. Oj, i o litość błagam, bo kiedy ja gadam tak nie najlepiej, to w tym momencie czuję się jakby był w sklepie, a nie miał betlu w kieszeni. Ej, w tym momencie utopię się w zieleni, albo nie w zieleni, albo bo mówiłem, że jestem czysty. Ej, zaraz chyba usłyszę tu gwizdy, więc może pójdę do domu, ale to po tej rundzie. Zobaczymy, czy on będzie lepszy w swojej sekundzie. Jednej z 90, które jemu przyznają, ale w tym momencie to moje rymy, w nich właśnie słuchają ci ludzie, którzy przyszli tutaj, poddają się nudzie. Nie wiem, w
każdym razie jest tutaj na luzie, wiecie. To już jest późna godzina, jak dla mnie. Musiałem być dzisiaj w szkole, przygotować się starannie. Matura za 19 dni, taka opcja. Ej, w sumie to pozdrawiam Dioksa, dobra, 5 sekund. Pozdrowienia dla Dioksa były, ale w sumie Dioks daje trochę giły. Sorry, jego tutaj nie ma, pojechałem go nieświadomie. Ale dla niego to już jest koniec. Siódmy. Dobra, teraz pewnie nie będzie nudny. Dobra, zrobimy coś innego, zrobimy coś naprawdę zajebiście orientalnego. Znacie słowka arabskie, ja je znam, więc sprawdźcie, bo teraz po arabsku tędy nawijał. Wiesz, to płynie z moich serc jak dżakada, w moim ręce mikrofon grozi jak szpada. Zrozum, to jest tylko moja dziedzina, to jest mój styl arabska, tak jak Hima. Zrozum, wreszcie jest dobry, ja w to nie wnikam. Patrzcie, teraz ten się bawi na płytach. To jest DJ Grubas, dla niego oklaski, żeby słychać teraz winylowe trzaski. Jest tu Sławek, Flintstone, Yakuza. Wiecie, teraz ja przechodzę przez te wzgórza. Wiesz, ja mam teraz te złote blingi. Cieszy mnie to bardzo jak kobiece stringi. Dla was teraz wszystkie te wersy. Kochamy te panie, więc róbmy dla nich teksty. Dla nich teraz róbcie ten hałas. Ej panie, ten kawałek jest dla was i dla tych ludzi, którzy tutaj przyszli. Ten projekt rodzi się prosto z nad Wisły. To Warszawa, wiesz, reprezentuje Wawrzyszew. To wolny styl na pewno tu nie pisze. Zrozum, napierdalam teraz tak jak esencja. Wiesz, dla mnie teraz freestyle'owa jest kadencja. Mam ten potencjał, mam te talenty. To w mojej głowie rodzą się kolejne patenty. Jestem świeży, jak świeży ten, już to mówiłem. I Flash stylu swojego zmień? No co ty? Flash to jest naprawdę gość spoko. Wiecie, co się dzieje, to jest dobre jak Maroko. I wiem, że w mojej głowie rymów jest sporo. Główny sponsor imprezy proste, moro. I jedziemy dalej, z tymi rękami ręce w górę. A ja zachwycę was freestyle'ami. Tak jak pan Kleks dzisiaj mnie nawiedził, sprawdźcie, ja nie jestem na pewno na spowiedzi. I on teraz tutaj dla mnie odlicza. Sprawdźcie, te freestyle są w tych słodyczach.